Poranek Radia TOK FM. Dochodzi 7:45, gość poranka, pani Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Witam serdecznie, pani minister. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I może na początek chciałabym, aby posłuchała pani fragmentu nagrania, które pochodzi z naszego radia. Bardzo proszę. Wybory demokratyczne to jest także weryfikacja ocen. Czyli pan by dopuszczał pozostawienie pani minister Fedak poza Radą Ministrów? Nie, no ja czekam, aż lider stronnictwa przyjdzie na klub i na władzy statutowej przedstawi swoje propozycje w tym zakresie. Ma PSL kogoś w swoich kadrach, kto mógłby zostać szefem tego resortu? Tutaj wydaje się, że ewentualnie Mieczysław Kasprzak, to jest bardzo ciekawa kandydatura. Obecny człowieka, gospodarki. Człowieka, który miał propozycję bycia ministrem 4 lata temu. No i fajnie jest mieć kolegów, pani minister. Nie widzę w tym... Nie przeszła pani testu wyborczego, nie powinna pani być dalej ministrem. Nie widzę w tym nic specjalnie bulwersującego. W stronnictwie z pewnością nie ja jedna jestem dobrą kandydatką na stanowisko ministra pracy i polityki społecznej. Januszowi Piechocińskiemu też się zdarzyło nie przejść takiego testu. Także to wszystko przed nami, tym bardziej, że ja nie utraciłam mandatu, bo go po prostu wcześniej nie miałam. A chce pani zostać ministrem pracy w dalszym ciągu? Chciałaby pani? Ta decyzja nie należy do mnie, tylko należy do pana premiera, który będzie formował rząd. Najpierw musimy poczekać, kto będzie i kto otrzyma misję formowania tego rządu. Ale słyszę, że wicepremier Pawlak jest za panią. To jest uzgodnienie koalicyjne. Uzgodnienie koalicyjne najpierw musi dotyczyć ewentualnych objęcia resortów, a później kandydatur o charakterze personalnym. Przed chwilą był gościem tutaj pan Janusz Palikot, który w dalszym ciągu swój postulat z kampanii wyborczej forsuje połączenia ZUS i KRUS i powiedział przed chwilą również, że da to 2,5 miliarda złotych oszczędności. Co pani na to? Samo łączenie instytucji jest wtórne, ale być może Janusz Palikot mówi o tak zwanej emeryturze obywatelskiej, czyli tej emeryturze podstawowej. Nie, na razie która mówi o instytucjonalnym łączeniu. I wtedy, w tej sytuacji, ta emerytura mogłaby być wypłacana przez operatora, zarówno dla rolników, jak i dla tych, którzy mieszkają w miastach. Ale to już jest rozwiązanie o charakterze technicznym. No ale emerytura obywatelska, która była jednym z postulatów państwa PSL-u w kampanii wyborczej, to jest dalej tym postulatem? Emerytura obywatelska to jest postulat, który po rozpoczęciu przeze mnie dyskusji znalazł się w programie prawie wszystkich partii politycznych, a także w wielu opracowaniach eksperckich. Między innymi pani Szafraniec napisała taką książkę Młodzi, tam również jest rekomendacja dotycząca tego, że należy znaleźć sposób na zabezpieczenie tych osób, które mają słabe umowy, czyli umowy, które nie są składkowane. A zatem ta emerytura obywatelska, bez względu na to, jak ją nazywamy, bo jedni nazywają ją filarem zerowym, inni dochodem gwarantowanym, jest pewną ideą, która rozwiązuje problem. Czy rozwiązuje problem tych osób, które nie mają z różnych względów prawa do emerytury. Mianowicie miały zbyt długie przerwy w pracy lub zbyt nisko zarabiały, zbyt krótko. Czasami no ale to już jest czarno. Daleko idąca ewolucja, bo początkowo powoływano się na przykład kanadyjskie, a tam emerytura obywatelska znaczy co innego. Emerytura obywatelska ma bardzo podobną konstrukcję. Jest dochodem gwarantowanym osobie w pewnym wieku, o ile ta osoba nie ma innych dochodów. I o te inne dochody ta część gwarantowana jest pomniejszona. Czyli ta konstrukcja jest bardzo podobna. Dziura w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nadal rośnie. Deficyt funduszu w najbliższych latach będzie wynosił 50 do 80 miliardów rocznie. To są informacje, które w ostatnich dniach zalewają wprost gazety. Ja myślę, że tutaj problem chyba polega na tym, że fundusz jest niezbilansowany. Ale kwestia poprawy bilansu tego funduszu jest ważna. Gdyby nie obcięcie składki w ubiegłym roku do otwartych funduszy emerytalnych, a więc nie wyjęcie dużej części środków z funduszu, ten bilans byłby dużo, dużo, jeszcze raz powtarzam, gorszy. To znaczy co, trzeba dalej obcinać tą składkę, bo podejrzewane
podejrzenia były formułowane między innymi przez Leszka Balcerowicza, ale także przez innych, że to jest początek, że to, co stało się w roku ubiegłym, to jest początek likwidacji OFE. Dziś nie przesądzajmy o tym, w jakim kształcie i w jakiej wysokości mają funkcjonować te fundusze, które w jakiś sposób mają charakter takich właśnie funduszy buforowych, czyli rezerwowych. Natomiast mamy w ustawie wyraźnie wpisaną potrzebę oceny funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Po uchwaleniu ustawy chyba tam jest 2 lata czy 3 i wtedy sprawdzimy, czy one wpływają dobrze na wysokość naszej emerytury, czy emerytura będzie wyższa, a także jak wpływają na dług publiczny. Jeżeli ich funkcjonowanie będzie uzasadnione, czyli dług publiczny będzie w rozsądnych granicach, a emerytura wyższa, to nie ma powodu likwidacji tych funduszy. Natomiast jeżeli będzie inaczej, to każdy rząd będzie musiał podjąć decyzję w tej kwestii. Tak pani uważa, mimo tak. że one mają tylu zresztą obrońców, że no, jednak w jakiejś tam formie one w bardzo wielu krajach trwają. Znaczy ja nie wiem, czy one mają aż tak dużo obrońców. Część z tych obrońców jest w takiej dość dwuznacznej sytuacji. No przede wszystkim wśród ludzi, którzy przekazują pieniądze. Więc one mają obrońców wśród tych często, którzy są na przykład w radach lub w zarządach tych funduszy. Ja oczywiście nie twierdzę, że to wprost może być coś złego, natomiast konflikt interesów może wpływać na ich poglądy. Tak samo jak konflikt interesów polegający na tym, że my ustalamy wyższy wiek emerytalny dla następnego pokolenia, a sami często przechodzimy na emeryturę poniżej 60 roku życia, to także jest konflikt interesów. Ja myślę, że my powinniśmy tutaj powiedzieć jasno i wyraźnie. Ja z takich rozwiązań nie korzystam, a także nie uczestniczę bezpośrednio w podziale zysków tych towarzystw, nie bronię ich pozycji i wtedy ta sytuacja byłaby absolutnie jasna. Oczywiście ja nie mówię tutaj o przekraczaniu prawa, tylko o pewnej elementarnej przyzwoitości. Pani minister, ale ta dziura, o której wspomniałam, ona rośnie. No i tak nie będziemy się temu przyglądać. No i nawet ewentualne dalsze manipulacje przy OFE też niewiele tutaj zmienią bez innych zmian. Czy państwo są gotowi, nie wiem, zaakceptować wreszcie konieczność wydłużenia wieku emerytalnego? Ja nigdy nie mówiłam o tym, że wiek emerytalny powinien być skrócony lub nie być wydłużony. Ale w naszym systemie, systemie zdefiniowanej składki, na coś musimy się zdecydować. Jeżeli mamy taki system i istnieje możliwość wzięcia niższej emerytury wcześniej lub wyższej później, to powinniśmy z tego elastycznego rozwiązania skorzystać. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na zmianę systemu zdefiniowanej składki, wtedy ten ruch będzie absolutnie uzasadniony. Czyli tylko czyli tak na przykład albo tak, tak? No tak, bo to jest po prostu logiczne. To wynika z systemu. Jeżeli ktoś odłożył na koncie jakąś sumę pieniędzy i od tego zależy jego przyszła emerytura, to absolutnie powinniśmy mu pozwolić wybrać emeryturę niższą lub wyższą. Jeżeli natomiast on pod pewnymi warunkami otrzymuje w pewnym wieku emeryturę, to to rozwiązanie na przykład jest dobre dla emerytury obywatelskiej. Co oznacza w praktyce, że możemy ustalić tą emeryturę, że ona się należy komuś pod dwoma warunkami. Jeżeli nie ma dobrych dochodów lub osiągnął pewien wiek, który nawet może być wyższy niż w tej chwili ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę. Pani minister, pani mówi o tym, że ustalono, uchwalono, że będzie się przyglądać, że ta reforma zmieniona będzie oglądana i że będą oceniane otwarte fundusze emerytalne. Jednocześnie u pana prezydenta była ostatnio, nie tak dawno, taka narada dotycząca między innymi pracy dla seniorów, gdzie okazało się, że w ogóle w tym systemie emerytalnym jest mnóstwo luk, że ludzie nawet nie wiedzą, za jakie okresy składki im nie są zaliczane. Czy w ogóle coś się tutaj dzieje, żeby pójść krok dalej, a nie tylko to, że zrobiliśmy inny podział składki. Tylko żeby temu systemowi przyjrzeć się, jak on naprawdę działa. Bo jak pani minister Wójcicka zaczęła mi wymieniać różne wady w tej chwili, na przykład za co, za jakie okresy, właśnie choćby między innymi pracodawca nie odpowiada składek, no to aż się zdumiałam i ludzie o tym nie wiedzą po prostu.
Trzeba powiedzieć, że ten system był wprowadzony chaotycznie i ma liczne błędy. Nie tylko takie, że ktoś źle wyliczył i nie znalazł źródeł pokrycia przekazywania składki do otwartych funduszy emerytalnych. To jest jego zasadniczy błąd. Ale sama kwestia przechodzenia z jednego systemu do drugiego zrodziła tu mnóstwo różnych innych komplikacji. A więc dziś musimy przesądzić, w jakim kierunku system musi iść. Czyli jak zrobimy wypłatę i jak zakończymy ten okres przejściowy. Więc tutaj zamiast poprawiać drobne rzeczy, których jest mnóstwo, powinniśmy podjąć zdecydowaną decyzję, która mówi, idziemy w takim kierunku albo idziemy w innym. I wtedy do tej decyzji dostosować te przepisy, które mają charakter szczegółowy lub charakter techniczny. Czyli gdyby została pani ministrem w dalszym ciągu pracy i polityki społecznej, co wydaje mi się, że nastąpi, to jakie propozycje pani przedłoży w tym pierwszym ruchu? Jeżeli chodzi o system emerytalny, mamy 2 lata na to, żeby uchwalić ustawę, która mówi, jak wypłacimy pieniądze z drugiego filara. I to trzeba zrobić absolutnie, dlatego że przez ostatnie 12 lat nikt takiej ustawy nie uchwalił. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Wszystkie inne, które mamy jako to zadanie, są jak gdyby wtórne. Czyli najpierw musimy przesądzić, jak wypłacimy emeryturę, a wtedy jak dostosujemy ten okres przejściowy i wszystkie przepisy do tego. Nie może być bowiem tak, że za 2 lata 65-letni mężczyźni i 65-letnie kobiety przyjdą i zapytają, jak wypłaca się nasza emerytura. To jest najważniejsza rzecz w systemie emerytalnym. Natomiast kwestia wydłużenia wieku może być prowadzona w bardzo różny sposób. Między innymi w taki, że należy wzmocnić systemy zachęt do dłuższej aktywności na rynku pracy. W systemach, które pozwalają odchodzić po 15 latach, należy zrobić takie rozwiązania, które zachęcą do dłuższej pracy lub ten wiek przesuną, i takie negocjacje trwają. Ja wcześniej uporządkowałam wszystkie przywileje branżowe, więc już pewne rzeczy mamy za sobą. I teraz tylko należy rozstrzygnąć, w jakim kierunku pójdziemy w przyszłości. Ja powiem tylko tak. Nie możemy w sposób jak małpowanie przenieść rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach. Bo w innych krajach rozwiązania emerytalne są wsparte również instrumentami, które zabezpieczają osoby, które tracą zatrudnienie. Nic nie wyjdzie z tego, jeżeli osoby w wieku okołoemerytalnym nie będą miały zatrudnienia, a będą miały przesunięty wiek ustawowy. To może zrodzić takie problemy społeczne, o jakich nam się po prostu nie śniło. Praca dla młodych jest takim wielkim współczesnym wyzwaniem w całym świecie w tej chwili. Ale w Polsce, no w Polsce też ten problem narasta. Nie mamy wprawdzie jeszcze 40 czy tam 50 procent młodych bez pracy, ale ten problem jest. No i co tutaj? Jakie ma pani plany? Jest kilka grup, które mają bardzo gorsze warunki wejścia na rynek pracy. W tym to są ludzie bardzo młodzi, czyli ci, którzy nie mają doświadczenia i wchodzą na rynek pracy. Oni są mniej poszukiwani, czy mniej potrzebni, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pracodawcy nie zatrudniają. Najlepsze wskaźniki zatrudnienia tych ludzi były w 2008 roku, kiedy było bardzo niskie bezrobocie. Są to ludzie w wieku okołoemerytalnym, którzy z kolei... Dzisiaj nam te wskaźniki rosną. W związku z tym musimy im ułatwić wejście na rynek pracy w taki sposób, aby mieli już pierwsze doświadczenia i ich kwalifikacje były zgodne z potrzebami rynku pracy. To są 2 podstawowe rzeczy. A to jest hasło, a konkretnie co? To nie jest hasło. My w ciągu 2 lat przekazaliśmy na programy, które aktywizowały młodych ludzi, olbrzymie sumy z Urzędu Pracy, czyli z Funduszu Pracy. I ta nasza interwencja naprawdę dała dobry rezultat. Obniżyliśmy, sądzę, bezrobocie w tej grupie przynajmniej o 1%. To jest naprawdę sporo. Ten rok jest dla nas taki trudny, dlatego że minister finansów ustawowo zarządza Funduszem Pracy i uznał, jak gdyby, że te wydatki powinny być mniejsze, ponieważ założył niższe wskaźniki bezrobocia. Ich się prawdopodobnie nie da na koniec roku osiągnąć, dlatego ja ciągle prowadzę z nim dyskusję polegającą na tym, że powinien zwiększyć interwencję na rynku pracy, również po to, żeby młodzi ludzie mogli łatwiej
zdobyć te kwalifikacje, czy mieć za co się przekwalifikować, a także dostać wiano na początek, jeżeli na przykład rozpoczynają działalność gospodarczą. Innym problemem jest zabezpieczenie tych osób, które mają słabe umowy. Ale między innymi emerytura obywatelska jest dla nich pewną propozycją, czyli jest pewnym sposobem zabezpieczenia. Innym rozwiązaniem tej sytuacji może być natomiast dyskusja w Komisji Trójstronnej, która mówi, zbieramy tyle podatków, na jakiego rodzaju usługi zamierzamy je przeznaczyć. Bardzo dziękuję. Pani Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, była gościem poranka. Czekamy na decyzje koalicyjne, czy pani minister pozostaje w rządzie, a coś mi się wydaje, że pozostanie. To zależy od pana premiera, to nie jest pytanie do mnie. Bardzo dziękuję. Ja nie pytam, ja powiedziałam zdanie oznajmujące. Właściwie to nie było zakończone pytajnikiem. 8:00 zapraszam na informacje, a po informacjach komentatorzy.